Hello, witam wszystkich, cześć i czołem. Idę do pola na zewnątrz. Widać, sterczy. Zrobimy zbliżenia maksymalne. Czterdzieści razy zbliżenia tym sprzętem. Ogarnąć dzisiaj, ile się da. No zobaczymy, czy wiaterek mi na tyle pozwoli. Bo jak się będzie kurzyć na twarz, to będzie nie robota. Pogoda jest. Słuchana. Tu jest maszyna. Zaraz ją tu rozbiorę. Zobaczymy, jak ona wygląda po ostatnim ściąganiu farby. To podejrzewam, że troszkę zerdzewiało to, co było wydrapane do żywego. Teraz to rozwiążę. Ok, rozwiązałem. Teraz zobaczymy, co jest pod spodem. Przemyślę tą plandekę. Popatrzmy z bliska na maszynę. Jak widać, tu gdzie było zdarte, tu gdzie była zdarta farba, ściągnięta do żywego, no to widać, że rdza chwyciła troszkę. No ale dobra, przynajmniej wiem, że mam tutaj do żywego zrobione. Też. Tutaj trzeba zdzierać, ale nie wiem, czy to jest sens szlifować do żywej blachy. Zobaczymy, jak to pójdzie lamelką. A tu jest znamionowa tabliczka. No, jak widzimy, po ostatnim szlifowaniu, no to minęło chyba z, nie wiem, miesiąc czy ile. No i to stało pod plandeką, bo no lało jak wszędzie. Deszczyk non stop siurał. No i troszkę nalot się zrobił, ale to jest pikuś. Wróciona szczota i tak dalej na Boscha i będzie wygłaskane. A to się lamelką zeszlifuje, ile się da. Też się nie będę pastwił nad tym, nie wiadomo
ile, bo to wiadomo, że człowiek, żeby to zrobił idealnie, no to by musiał miesiąc dłubać nad tym, a czasu za bardzo nie ma za bardzo. I coś się zmieniło na polku, na dworze, jak ktoś woli. Ona się mówi na polu, w górach i w krakowskim. Jak widzimy, wiatr niesamowicie szaleje i mgła się zaczęła taka pojawiać. Także coś ten wiaterek przyniesie na pewno. Muszę iść przymknąć szyby w aucie, bo zaraz będzie jakaś burza i trzeba będzie tą tokarkę zaraz przykrywać, bo chyba nie zdążę nic z nią zrobić. No, plany można mieć wielkie, ale czasami pogoda dokucza. A tutaj z ciekawości MZ-ka, moja zabytkowa MZ-ka, i się straciła iskra. Także poszukiwania iskry, poczyściłem i powymieniałem pewne tam konektory i te wsuwki. No także ten, no ale widzimy, szaleje wiaterek i za chwilę będzie jakaś burza z piorunami, podejrzewam, bo to niesamowicie tak powiewa. Lepiej zamknę szyby w aucie, bo było otwarte, po prostu zmieniło się. Pół godziny temu była piękna pogoda i słoneczko świeciło, a nagle zaczęło wiać i momentalnie się pogoda zmieniła. Góry nie widać. Tam koło busa Giewont normalnie jest widać. Teraz nic nie widać. Także dobra, idę chyba przykryć tą tokarkę i chyba dzisiaj nic nie podziała, jak na złość, niestety. Takie atrakcje w górach. Pogoda się zmienia z minuty na minutę i człowiek nie może nic zaplanować. To moja zabytkowa MZ-ka, tak na marginesie, 150 pojemności. Śmigała dwa sezony dzielnie, ale coś od starości się porobiło. Wiadomo, te kable trzeba i wsuwki powymieniać i tak dalej. Także to jest taki etap. Teraz mam takie dłubanie przy motorku. Thank you.
Syzyfowe prace, ja pierdzie. Zostawię ten aparat, bo za chwilę się zasyfi cały. Ile z tym roboty, szkoda gadać. Poludek. Nie wiem. Nie do pojęcia. Jakby zacząć do niego. Nie wiem, czym to było malowane, ale niesamowite. Albo szpachla, albo jakaś farba okrętowa, która ma grubości, nie wiem, milimetr, albo lepiej. To na razie tyle. Siema, pa, do następnego razu. Trzymajcie kciuki.